Witam wszystkich w kolejnym materiale. Skoro jesteśmy już przy tematyce sera, temat, który powinniśmy poruszyć od razu, gdyż większość serów twardych, półtwardych wymaga solenia w solance. Więc dzisiaj szybciutko pokażę Wam szybki przepis, którego ja się nauczyłem od jednego z panów, których obserwowałem na początku, zanim zacząłem przygodę z serowarstwem. Mianowicie 2,5 litra wody. Pół kilograma soli niejodowanej. Oryginalnie w przepisie teraz ta woda jest zagotowana. Ja tego nie robię, mieszam po prostu wodę z solą. Na pewno chodzi o bakterie, żeby zabić w wodzie. Ja używam wody z filtra Brita, więc uważam, że to wystarczy. Sobie mieszamy. Solanka dlatego taka, bo nie może mieć poniżej 16% ani powyżej 24 do 26% zasolenia. Jeżeli będzie miała poniżej 16%, wtedy kazeina z mleka w serze może pęcznieć, a jeżeli będzie miała powyżej 24-26%, wtedy sól stworzy na powłoce sera warstwę taką ochronną. Co będzie zapobiegało, po prostu solanka nie będzie się wchłaniać w ser. Także my sobie mieszamy. Do rozpuszczenia. Dodajemy jeszcze, ja tu mam pół grama rozpuszczonego w wodzie chlorku wapnia. Dodaję to dlatego, żeby zapobiegało to wypłukiwaniu wapnia z sera. To jest raz. Z tym mieszam sobie dalej. Dwa, dodajemy sobie łyżkę octu winnego, żeby troszeczkę zmienić pH tej solanki, żeby była podobna taka jak w serze. Dawniej robiłem samą wodę z solą, tak się uczyłem na filmach serowara. Zacząłem dalej zgłębiać temat serowarstwa. Trafiłem do tego pana. Zresztą też pewnie, jak będziecie szukać tematu sera, na niego traficie. I to jest właśnie gotowa solanka. 2,5 litra wody. Można ją przegotować, ostudzić, rozpuścić sól niejodowaną, pół kilograma. Do tego chlorek wapnia, odrobinkę, żeby nie wypłukiwało wapnia z sera. Łyżka octu winnego, żeby obniżyć troszeczkę pH podobnego do sera. I to jest cała filozofia. To potem do miski, serki w tym się topi. Pokażę Wam na pewno w tym lub przyszłym tygodniu przy serze korecińskim, jak to dokładnie wygląda. Także solanka gotowa. Dziękuję bardzo. Zachęcam do subskrypcji. Jak się podobało, łapka w górę, jak możecie. Dziękuję i do zobaczenia.